Moderna 7.5G to telefon, obok którego nie przejdziesz obojętnie. Jego wykończenie sprawia, że wygląda pięknie w każdym świetle. Jaki ma kolor? Zwykle niebieski, ale bywa też zielony, różowy i pomarańczowy, zupełnie jak niebo o zachodzie słońca. Oppo nazywa to wykończenie Galactic Ray, bo inspiracją były spadające gwiazdy. Te plecki mają jeszcze jedną zaletę, ani trochę nie widać na nich odcisków palców. To pierwszy telefon od bardzo dawna, którego nie nosiłam w dołączonym etui i nadal nie ma na nim ani jednej rysy. Faktura powstała w procesie LDI, czyli Laser Direct Imaging. To nowy proces fotolitograficzny, który nie wymaga maski. Jest używany m.in. do produkcji płytek PCB, a tu mamy pionierskie wykorzystanie LDI do zdobienia telefonów. Mam nadzieję, że takich modeli będzie więcej. Na wersji niebieskiej Reno 7 5G wyżłobione zostało 1 200 000 linii odbijających światło na różne sposoby. Stąd feria barw na obudowie. Rozmiary bruzd w szkle to około 8 mikronów, a tak to wygląda pod mikroskopem. Ciemna wersja Oppo Reno 7 5G została ozdobiona tą samą techniką, ale na niej znajdują się malutkie piramidy. Dzięki temu ten model wygląda jak nocne niebo usiane gwiazdami. To nie koniec. Oppo Reno 7 5G jest wyjątkowo lekki. Smartfon z ekranem o przekątnej 6,43 cala waży zaledwie 173 gramy. Wrzucane do torebki zupełnie mnie nie ciąży. Telefon ma 7,81 mm grubości. Zaokrąglony tył i obłe ramki sprawiają, że Oppo Reno 7 5G doskonale leży w dłoni, mimo że obiektywnie nie jest najmniejszy. To ważne, bo szkoda by było nie skorzystać z aparatu z trybem portretowym, rozmywającym tło za fotografowaną osobą, gdy nadarzy się okazja. Jest tu aż 25 stopni rozmycia i sporo innych efektów. Design ma znaczenie także po drugiej stronie telefonu. System Color OS ma atrakcyjne możliwości personalizacji, które sprawią, że nie tylko tył telefonu będzie śliczny. Mogę wybrać kolor przewodni interfejsu, jego rozmiar, kształt przycisków i oczywiście animację odblokowania i wygląd wygaszonego ekranu. W 65W to moc ładowarki SuperWoolt dołączonej do Oppo Reno 7 5G. Można naładować nią telefon do 100% w 31 minut. A 5 minut ładowania wystarczy, żeby jeszcze pograć przez 2 godziny. Oppo Reno 7 5G to telefon wyjątkowy. Jego specyfikacja to średnia półka, jednak wykończenie i zastosowanie nowoczesnego procesu fotolitograficznego to majstersztyk. Nie da się nie docenić urody i użyteczności tego projektu. To bardzo dobry, lekki, atrakcyjny telefon z szybkim ładowaniem, ładnym systemem, dobrym ekranem, którym zrobisz świetne portrety swoim przyjaciołom. Recenzję Oppo Reno 7 5G i więcej informacji o nim znajdziesz na telepolis.pl. Zapraszam i do zobaczenia!